Jedziemy tym razem do Orłowa, ponieważ pojawiły się tam rybki ponoć. Tak, tak, są ryby. W poniedziałek byłem nawet świadkiem, jak pan Bodzio przy mnie wyciągnął 76 cm trotkę. Ryba ładna, tłusta, ładnie walczyła. No i jeszcze koledzy też parę sztuk złapali, ale to parę dni wcześniej. Rybki są, wczoraj nawet znajomi wyciągnęli przy dużym wietrze. Dzisiaj akurat wiatr się zmienił, więc będzie wiało na pewno troszkę mniej. No i spróbujemy, może się nam uda coś złapać. Jeżeli chodzi o to łowisko, to już tak naprawdę można zacząć z tej strony, jak również z tamtej strony mola znajduje się też taka rewka. Też miejsce bardzo popularne. Jednak ja zazwyczaj zaczynam tutaj z tego miejsca. Można tutaj śmiało też wejść do wody, próbować. Też jest bardzo dużo kamieni i też często zdarzają się te tutaj te rybki, tak? No dobra, zbliżamy się do tego klifu. Tak. Najlepsza miejscówka to jest tuż pod tym załamaniem tego klifu, tym zakrętem? Ojej, wiesz co, ja ci powiem, że nie ma reguły, czy pod klifem, parę metrów za klifem, też miejscówka jest koło bunkra. Więc ja powiem szczerze, że no, ja tutaj nie mam określonego miejsca, gdzie co i jak najlepiej, tak? No to po prostu też trzeba liczyć na to, że ta ryba akurat podejdzie i się na nią trafi. Czasami bywało tak, że za klifem nikt nie łapał, a ludzie, wędkarze stający tutaj, wyciągali pojedyncze ryby, tak? Więc no, jeżeli chodzi o jakieś tam konkretne miejsca, to ja bym się tym też nie sugerował ani. Po prostu trzeba wejść do wody, żeby wyrzucać swoje i może się trafi. Niebezpieczeństwo nie wchodzić. A my wejdziemy. A my wejdziemy, tak. Ja od lat się tym nie sugeruję, chociaż wiadomo, z roku na rok ten klif jest coraz mniejszy. Tu za chwilę zobaczymy, jak część gliny czy ziemi się osadziło na dole. Czyli tak prawdę mówiąc wchodzimy tutaj, ale na własne ryzyko nikt nie poniesie jakiejś odpowiedzialności, że wejdziemy i pewnie dlatego to tabliczka. Myślę, nie? Że nie. Gorzej chyba jakbyśmy chodzili po stoku, bo tu też mniej więcej co 100 metrów są tabliczki ostrzegawcze, gdzie nie można po prostu chodzić po zboczach tego klifu, tak? Bo to już jest bardziej chyba niebezpieczne niż przejście brzegiem w kierunku tutaj naszego łowiska. Chociaż tyle turystów, co tutaj chodzi, to nie spotkałem jeszcze osoby, która by miała przez to jakieś problemy. No widzę, kamyczki są. Zapowiada się ciekawie. Tak, fajnie. Czekamy, aż wejdziemy za klif. Tam pewnie będą koledzy, którzy już łowią. Zajmiemy swoje jakieś tam miejsca wybrane. Falki dzisiaj jakieś tam za dużej nie ma w porównaniu, co działo się przedwczoraj. Ale ryby były. W poniedziałek byłem. To pan Bogdan Kasak wyciągnął przy mnie 76 cm trotkę. Wczoraj akurat był słabszy dzień, natomiast we wtorek przy naprawdę silnym wietrze ja zrezygnowałem koło godziny 11, bo naprawdę nie dało się łowić. Ale z tego co mówili mi koledzy, to padły dwie jakieś też fajne rybki koło godziny 13, więc ta ryba tutaj jest. Tylko że no, musimy po prostu mieć troszkę więcej szczęścia, żeby ją uchwycić, tak? Czyli łowisko Orłowo i Rozewie to takie sztandarowe tutaj u nas w Polsce? Tak, najbardziej popularne, myślę, wędkarze z całej Polski akurat najbardziej te dwa łowiska wyróżniają z przodu. No to też przede wszystkim chodzi o pojawienie się tej ryby, tak? Tutaj ta ryba zawsze się jest, bo ma też pewnie więcej pożywienia, bo
pojawiają się tutaj liczne gromady tubisów. Są również krewetki, cierniki. Piękny wschód słońca, godzina 8. Wędkarzy około 8. Także widać, że łowisko ma jakiś potencjał, skoro tylu wędkarzy zdecydowało się, żeby w środku tygodnia przyjść i tutaj połowić. Święta, nie? Pod koniec roku, przed Nowym Rokiem, w niedzielę. Aha. To było 30 wędkarzy. No. A to chyba pisałeś nawet, nie? No, masakra. Kurde. To jak na śledzia wtedy. Poniedziałek było 16. Ja najczęściej wędkuję aż praktycznie do Polanki Redłowskiej. Aha. Więc odcinek spory, z tym, że zmienia się tutaj ukształtowanie, tak? Bo tutaj mamy liczne kamienie, gruzowiska, powiedzmy, tak? Mhm. A dalej już też jest spore wypłycenie i mamy piasek. Aha. No ten, i do Polanki Redłowskiej. Piasek zaczyna się przy bunkrze? Powiedzmy tak, 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 tak. Piasek się zaczyna przy bunkrze i ciągnie praktycznie do Polanki Redłowskiej. Tam też mi się też trafiały ryby przy paliczkach, ale to już parę lat temu, więc no stąd jeżeli chodzi o spacerek, no to mamy troszkę, tak? Mhm. Ale można też śmiało zostawić samochód na Polance Redłowskiej, zejść na dół i jesteśmy praktycznie już na plaży, gdzie można śmiało chodzić do wody i próbować. To łowisko bardzo ciekawe, poza tym pięknie tutaj jest, bardzo duży klif. No i te kamienie, które ja uwielbiam, bo wychowałem się na rozewiu, można powiedzieć. Także zapowiada się fajnie. Miejmy nadzieję, że będą jakieś rybki. Teoretycznie byśmy mogli zaobserwować spławianie ryby, bo zobaczcie, jest bardzo spokojna woda. No ponoć przez te ostatnie 3 dni były widać spławiania rybek, więc no jest szansa, że coś tutaj drgnie. Jest już nas paru, więc jeśli ktoś coś złowi, to będzie chociażby wiadomo na jaki kolor. Więc zapowiada się ciekawy dzień. Wchodzimy do wody, tak jak widzicie. No, kamyki ładne, woda klarowna, powinno być całkiem spoko, śliskie strasznie, ale no tak, tak już jest. Zobaczcie, czym dalej się wchodzi do wody, tym te kamyki są bardziej w piachu, więc jest po prostu bezpiecznie. No słuchajcie, troszeczkę tutaj powędkowaliśmy z półtora godzinki, może nawet dwie i nic, nikt to koło nas nie miał prania, ja też, oczywiście Przemek też nie miał. No, Przemek już się wyniósł na drugą stronę klifu, tam od strony mola, od Orłowa. Też chcę zobaczyć. Może tam mieli lepsze szczęście. No tutaj, tak jak widzicie, tam mamy dwóch wędkarzy, tutaj mamy trzech. Nawet nie było ani jednego pognięcia, więc no nie zapowiada się dużo. I co, nie ma ani pognięcia nawet, nie? To jednak wtedy były te fale, jak Bodzio łowił, to to... Ja też byłem, jak były fale. I? 61, nie? O. Kurde, one były, chodziły, nie? Aha. No, wszystko tak ciemno, nie? A co z daleka, kurde, tak... metrów, nie? Mhm. Nie wiedziałem. No ale ponoć było widać, jak się spławiają, a dzisiaj nie ma nic, nie? I co? Właśnie nic. Jak one są zbliżone przed sobą, to też nieudane. No i też nieudane, no. No była fala, były ryby. Nie ma fal, nie ma ryb. Nie, czym lepsza pogoda, tym gorzej, nie?
Aha. Tam gdzieś Przemek też poszedł za winkel się schować? No, się wpakował do wody, biedny. Stał na kamień, aż tylko głowa mu wystawała. Wpadł do wody? No, tam poszedł i wpadł do wody. Cały. To idę zobaczyć. No i kolejny raz, słuchajcie, jesteśmy na zero. No ta seria, poznajemy nowe łowiska, troszeczkę się broni, no bo chodzi tutaj o to, żeby pokazać wam łowiska, a nie o to, żeby pokazać wam, jak się wyciąga rybę. No niemniej jednak trochę mi murale siadają, bo no jeżdżę z tą kamerką nie raz na każde łowisko, żeby pokazać wam tą rybę, no ale się nie udaje, słuchajcie, nie udaje się. No nie wiem, no, jutro, pojutrze spróbuję jeszcze raz polecieć na to Orłowo, zobaczymy, może się uda, jak się nie uda, to... No to będzie kicha, no ale co zrobić, no w końcu tą rybę złowię.